Fundacja Zdrowe Dziecko w Kozienicach została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy 27 grudnia 1993 roku. Rozpoczęliśmy działalność w następnym roku, czyli od 1994 roku nieprzerwanie fundacja działa. Zbieramy pieniążki, zbieramy fundusze, organizowaliśmy różne imprezy, bale charytatywne, konferencje naukowo-szkoleniowe. Wszystko po to, żeby zebrać jak najwięcej środków dla udzielania pomocy głównie dzieciom, tej pomocy najbardziej potrzebujących. Na początku chcieliśmy do oddziału dziecięcego kupić jeden kardiomonitor, bo tu w ogóle nie było sprzętu. Okazało się, że jak zaczęliśmy rozpropagowywać nasze idee fundacji, mieszkańcy powiatu kozienickiego dobrze na to zareagowali i zaczęliśmy wiele projektów. Począwszy od tego, że stworzyliśmy taką wypożyczalnię inhalatorów dla dzieci z astmą skrzelową, co skutkowało tym, że tych dzieci było coraz mniej w szpitalu. One się leczyły po prostu w domu. Potem rozpoczęliśmy akcję szczepień nieobowiązkowych. Potem była akcja zbierania funduszy na respirator dla dzieci, które miały problemy oddechowe. Była taka bardzo duża akcja ogólnopolska, gdzie kupiliśmy stymulator nerwów przeponowych dla dziecka, które po ciężkim wypadku samochodowym w wieku 5 lat nie mógł samodzielnie oddychać. Był podłączony do respiratora. Dzięki temu urządzeniu po roku oddychania w Centrum Zdrowia Dziecka została wykonana taka bardzo precyzyjna, skomplikowana operacja i chłopak pojechał do domu na własnym oddechu z tym sprzętem, ze stymulatorem nerwów przeponowych. Staramy się obejmować naszą pomocą inne grupy dzieci chorych przewlekle, które potrzebują w danym momencie pomocy. Kilkanaście lat temu zauważyliśmy problem z cukrzycą u dzieci. Kupowaliśmy pompy insulinowe, kupowaliśmy wkłucia, strzykawki. Okazało się, że przez kilka lat tych pomp kupiliśmy 35. Wszystkie dzieci na naszym terenie były zaopatrzone w pompę insulinową. Nie musiały codziennie sobie robić zastrzyków, co jest bardzo uciążliwe i to nas bardzo cieszy. Był to duży wydatek finansowy, bo jedna pompa insulinowa kosztuje około 15 tysięcy złotych. Razy 35 można sobie łatwo policzyć. Pomagamy oczywiście w naszym zakładzie, w szpitalu, placówkom, oddziałom, które leczą dzieci, czyli laryngologia, urologia, no, dziecięcy przede wszystkim, po to, żeby stwarzać lepsze warunki pobytu. Ponad 2 lata temu udało się nam, też dużym wysiłkiem finansowym, dokonać generalnego remontu oddziału pediatrycznego i on wygląda w tej chwili w sposób, my to uważamy, przyzwoity. Dzieci się dobrze czują, rodzice też są zadowoleni i to nas ogromnie cieszy. Szanowni Państwo, fundacja nie ma generalnych sponsorów. My wszystkie fundusze zbieramy, tak jak już wspomniałem, jakimi metodami, ale teraz poprzez zbieranie 1% od kilku lat. Wszystko po to, żeby udzielać wsparcia, jak wspomniałem, chorym przewlekle dzieciom. Chcę podkreślić, że od samego początku w naszym statucie jest zapisane, że zarząd i rada fundacji nie pobierają żadnego wynagrodzenia. Wszyscy ludzie pracujący na rzecz fundacji, w zarządzie i w radzie fundacji działają absolutnie charytatywnie. Myślę, że to jest wyjątek na skalę ogólnopolską, żeby nie płacić nikomu złotówki wynagrodzenia. Chcę powiedzieć jeszcze i podziękować ludziom, którzy nas wspierali, a mam tu głównie na myśli naszych księgowych, począwszy od pani Halinki Rabijewskiej, poprzez Jasia Żaka teraz, pani Renata Wołos, też nie otrzymują wynagrodzenia. To jest naprawdę wielka sprawa i wielka ulga dla nas. Od kilkunastu lat mamy pod opieką dzieci, które wymagają stałej rehabilitacji. Te dzieci mają otwarte subkonta u nas
i chcę wyraźnie podkreślić, że subkonta to są do dyspozycji tych dzieci, tych naszych podopiecznych. Oczywiście one nie mogą wydawać tych pieniędzy w sposób dowolny, ale tylko na konkretne cele służące poprawie zdrowia. W tym roku pan starosta Andrzej Jung zwróci się do nas z prośbą o otwarcie subkonta na rzecz szpitala naszego w Kozienicach. Oczywiście zarząd bez wahania wyraził na to zgodę, po to, żeby również w ten sposób zbierać fundusze na potrzeby szpitala. Szpital jest w trudnej sytuacji finansowej i wydaje mi się, że zaangażowanie społeczeństwa poprzez chociażby ten symboliczny 1% należnego podatku może w jakiś sposób wpłynąć na poprawę. Oczywiście to nie jest ogromna kwota, ale każda złotówka, jeżeli to jest z wielu źródeł, daje naprawdę spore kwoty i możliwości wspierania danej instytucji. To subkonto jest już otwarte i chcę jeszcze raz podkreślić, że każda złotówka, która wpłynie na konto, nie będzie przeznaczona na cele statutowe fundacji, tylko będzie wykorzystana na potrzeby naszego szpitala, naszego SPZZOZ. Dlatego bardzo apeluję do Państwa, żeby wszyscy, którym zależy na tym, aby szpital w Kozienicach funkcjonował, zmobilizowali się i pamiętali o tym, żeby przekazywać 1% podatku, może głównie na potrzeby naszego szpitala, ale w ogóle, żeby pamiętać zawsze o tym, że rozliczając się z fiskusem, przekazywać komuś 1% podatku.